Dziś nocka na Starorzeczu Ustrońsko. Także oby było ciekawie. Mam nadzieję, że coś złapiemy. Także ten. Właśnie zmierzamy w kierunku. Przełączę. Zmierzamy w kierunku Starorzecza. Za jakieś 5 minut dotrzemy na miejsce. Rozłożymy obóz i zaczynamy pierwszą październikową nockę. Oby coś wpadło nam. Będzie się działo. Będzie, kurczę, się działo. Będzie zabawa, będzie tu geza. Zapraszam Was oczywiście do śledzenia kanału, do śledzenia fanpage'a na Facebooku. Z tej strony Żelazny Wędkarz z Arią. Zaczynamy przygodę. Aria, pozdrów na początku sezonu wszystkich. O, chociaż się uśmiechła oczami. Także widzimy się już za chwilę. Witam serdecznie na pierwszej październikowej nocce z przepięknego Starorzecza, znanego już Wam z filmów, Starorzecza Ustrońsko. Z tej strony jak zwykle wita Was Żelazny Wędkarz, jak zwykle Was pozdrawia i jak zwykle życzę wszystkiego dobrego. Przyjechaliśmy, jest sobota, bez planowania większego. Wędki po prostu pouzbrajane jeszcze z poprzedniej nocki, zarzucone. No i co? I czekamy. Piękna pogoda. Jest chyba z 15 stopni. Jest dzisiaj 15 chyba, tak? 15 października. Piękna, cieplutka nocka. No, zobaczcie, w jednej bluzie sobie siedzę. Chodzę. W klapkach nawet chodziłem do tej pory. Tylko teraz się wilgoć zrobiła. Także sama przyjemność, taki wypad. Mam nadzieję, że teraz będziemy się widzieć częściej, bo no, zaczął się ten sezon wędkarski. Roboty jako takie pokończyłem, swoje ulubione domowe zajęcia, czyli robota lubi głupich. No to sobie zawsze coś wymyślę. Ale ponieważ przyszedł sezon na drapieżnika, to i Żelazny Wędkarz musi wziąć się za łapanie ryb. Mam nadzieję, że Wam dzisiaj coś pokażę. Jeżeli nie, to dla mnie i tak była przyjemność. A Wy po prostu tego filmu nie zobaczycie, bo dość już filmów bez ryb. Będziemy montować dopiero jak będzie z rybą. A jeżeli złapiemy, no to oczywiście właśnie w tym momencie słyszycie mnie i widzicie. Pierwsza wenda zarzucona. Idziemy po drugą. Dobra. Szykujemy drugi zestaw. Mam taki sprzęt wiązany, bo jeszcze z nocki mi został poprzedniej. To było przygotowane na rasówkę fluokarbonik 0,30. No i na to będziemy rzucać drugą wędę. Zakładamy żywca i rzucamy i czekamy na rybę. Oczywiście jest nasza przyjaciółka. Kurczę, wstydliwa ta moja sunia. Dobra. Taki najprostszy zestawik zrobiłem. Z nadzieją, że... O, dobra. Cyk. Takie sobie kupiłem, fajne. Jak to się nazywają? Zapomniałem. Takich używam z AliExpress.
sygnalizatorów z powiadomieniem. Tu sobie kupiłem fajne te obciążniczki. Myślę, że o, przeskoczył. O, coś takiego ustawimy. Wolny bieg. Ok. Dobra. I teraz jeszcze jak idziemy spać, to sobie na wenteczki ewentualnie rybka nie zabrała, to ja sobie robię o, taki cwańcyk. Widzicie? Taki cwańcyczek sobie robię. Zawsze jest ta nadzieja, że wędka nie zginie w wodzie. Dobra, myślę, że ten drugi zestaw sprawdzimy i go przerzucimy też. Bo nie wiem, czy tam czasem gdzieś nie wciągło takie chęci. O, co mu się nie zablokuje. A tu mam taki zestaw. Na takim spławiku. Zobaczcie. Fajny zestawiczek. O, tak sobie go wymyśliłem. Do tego taki spławior. To też jeszcze 150 gram. No ale dobra. Może być. Ten zestawik przerzucimy. Myślę, że tam. Dalej od brzegu. Nie wiem, czy to w lilię nie pierdolę. No dobra. Teraz założymy naszą anakondę. Oczywiście zabezpieczamy wędeczkę moim patentem. I tak zarzucone dwa zestawiki. Mam bieg jeszcze. Mamy gotowe na noc. W zupełności to wystarczy. No dobra. Idziemy do samochodu i czekamy za rybą. Zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj. Kurby, zapiał po prostu. Nic. Troszeczkę powiało, jak przyjechałem. Ani wiaterek. No to zobaczcie, takie delikatne powiewy wiaterku. Nic, cisza, spokój. Oczywiście nad wodą też cisza. Zestawy stoją mi. Ani widu, ani słychu. A gdzie Zaria? A jest. Gdzie byłaś, Ariszka? Siadł ładnie. Arinka. Siadł. Zostań. Jest Jaria. Siadł. Ładnie zostań, bo muszę zdjęcie ci zrobić. Oczywiście, jak to Aria. Pięknie się położyła. Siadł, Aria. Siadł, siadł. Nie leżeć. Sunia. Siadł. Good gear. No taka ta nasza Aria, kapryśna. Jak jej każesz siadł, to ona leży. Jak jej każesz leżeć, to ona siada. No tak to jest z kobietami. No dobra, zobaczcie jak. Pięknie jest dzisiaj w nocy. Cudownie. Regulamin.
No, przestrzegać regulaminu. Mi tu. Bo jestem chłopak regulaminowy. Żartowałem. Nienawidzę systemu. No dobra. Tak to wygląda, moi drodzy. Ta nasza nocka. Żelazobusik. Na warcie. Aria. Też czuwa. Wędki zarzucone. Także wszystko jest tak, jak powinno być. Słuchajcie. Pierwszy szczupak z tego sezonu. Nocny. Także żelazny wędkarz czuwa nad wodą. Jest zawsze w pogotowiu. Spontaniczny wypad. Ładny szczupaczek. Cieszy. Cieszy oko. I cieszy. Teraz właśnie was, czyli widzów. Sobota udana, wędkarsko udane. I jestem szczęśliwy. Dobra, nie męczę go, bo za chwilę będziecie mówić, kurwa, wypuść już tego, słabo oddycha. Ma dobrą kondycję. Zważymy go jeszcze, bo jestem ciekawy, ile waży. I wraca do wody. Dobra. Dobra. Słuchajcie. No jest, no. Nie jest to rekord. Kilo 760. Ale jak na pierwszego szczupaka tego sezonu, no to może być, prawda? Ja się bardzo cieszę, bo mnie cieszy każda ryba. Także bajerancko, żelazny wędkarz nad wodą i katujemy, kurczę, kurczymy szczupaki. Nie ma to tamto, nie ma zdania po gałęziach. Wieska zawieszona, ale oczywiście stoi na wędkach. Czym się jeszcze się złapie, jak się złapie, oczywiście. Witam. Nocka minęła. Jakieś dwa drobne pociągnięcia jeszcze po nocce były. Znaczy po nocce w nocce. No i dupa, nic więcej nie złapaliśmy. Tylko ta jedna sztuka. Posiedzieliśmy na tym zbiorniczku do tej godziny. Jest 11. No i tak sobie myślę, że chodź Alinka. Uzbroimy nasze gumeczki niezawodne, kanibalki. I pojedziemy troszkę poszukać tego szczupaka na rzece. Dość leniuchowania, bo od rana w sumie leniuchuje. To takie wędkowanie pasywne. Siedzisz. Czujki za ciebie robią robotę, a ty siedzisz, grzebiesz w telefonie, sprzątasz w samochodzie, pobawisz się z psem, jedyny pożytek, trochę go poszkolę. Ale jeśli chodzi o wędkowanie, to no generalnie nudno to wygląda. Także zbroimy moje ulubione przynęty, czyli kanibale, i mkniemy nad naszą ulubioną rzeczkę Wartę. O,
jak ja to lubię używać tego słowa, tajna broń. O, powiem wam szczerze, że jest to mój jesienny ulubiony kanibal kolorystycznie. Mam na niego zawsze mam na niego brania. Drugi, którego też używam, ja bynajmniej, mniej na niego miałem brań, to jest ten kanibalek, szupaczek. Ale może miałem mniej, oj, to jest moja metoda. Ja zawsze ślinię haki przed nabijaniem. Nie wiem, tak mi się jakoś udzieliło to od jakiegoś chyba youtubera. O, i tak zbroję. I w ten oto sposób dzisiaj użyję teraz na to popołudnie użyję tych dwóch gum. Tych dwóch. I mam nadzieję, że coś wyjmę. Także nocka zaliczona, udana ze szczupaczkiem. Sukces jest, filmik jest. Miło mi było z wami się widzieć. No i co? Do kolejnego razu. Albo jeszcze w tym filmie, jak się uda złapać, bo jest godzina, tak powiedziałem, 11. A jeżeli nie, to do zobaczenia w kolejnym. Serdecznie was pozdrawiam, jak zawsze z nad wody. Żelazny wędkarz, życzę wam wszystkiego co dobre. Trzymajcie się, cześć. Siema, siema, wielki comeback z przepięknej nocki. Wracamy do domu. Dziękuję za oglądanie. Było za rąbiście. Widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście niedługo, bo sezon rozpoczęty, tak jak mówiłem. Także katujemy, łapiemy, wrzucamy, oglądamy. Także mam nadzieję, że będzie git. Z tej strony pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Żelazny wędkarz oraz oczywiście Aria również dziękuję i też pozdrawiam. Trzymajcie się i życzę wszystkiego najlepszego i dobrego. Bądźcie szczęśliwi i nie komplikujcie się.